Piątek, 12 października, Katarzyna Wierzbicka, zapraszam na wydarzenia. W Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu rozpoczął się proces prezydenta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba, który oskarżony jest o przyjęcie korzyści majątkowej. Główny świadek w sprawie nie odebrał wezwania i nie stawił się na rozprawę. Grzegorz Kiełb obecnie zawieszony jest w czynnościach służbowych, bowiem ciążą na nim zarzuty korupcyjne. Podczas pierwszej rozprawy prokurator odczytał akt oskarżenia. Oskarżam Grzegorza Kiełba o to, że w dniu 21 lutego 2018 roku w Tarnobrzegu w związku z pełnieniem funkcji publicznej prezydenta miasta Tarnobrzega oraz wykonywaniem przez niego uchwały Rady Miasta Tarnobrzega numer 11 łamane na 104 łamane na 2015 z 26 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu i uchwały Rady Miasta Tarnobrzega numer 28 łamane na 252 łamane na 2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w centrum w Tarnobrzegu i podejmowaniem czynności określonych ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjął od Dariusza Kołek korzyść majątkową w wysokości 20 tysięcy złotych. To jest o przestępstwo określone w artykule 228 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Prezydent przed sądem złożył obszerne wyjaśnienia, odpowiadał także na pytania prokuratora, swoich obrońców i sędziego. Nie przyznał się do winy. Potwierdził, że przyjął pieniądze, ale była to pożyczka na kampanię wyborczą, a nie łapówka. Nie przyjąłem żadnej łapówki od pana Dariusza Kołka. Tak jak mówiłem tutaj w sądzie, jestem niewinna, więc liczę na sprawiedliwość i czekam, aż się sprawa zakończy. Główny świadek, który 21 lutego miał wręczyć prezydentowi pieniądze, nie pojawił się na rozprawie. Trochę mnie dziwi fakt, że pan Dariusz Kołek na razie nie odebrał wezwania. No też ciekawa jest sama rola pana Kamila Kalinki w tej sprawie. Ja to mówiłem w zeznaniach. Tutaj więcej nie mogę powiedzieć, tylko jedną rzecz, którą mogę zwrócić się do pana Kalinki, to nie buduje się szczęścia na czyimś nieszczęściu. A pan Kamil chyba już dobrze wie, co w tej sprawie zostało zrobione. Przypomnę tylko jeszcze jedną rzecz. Składał do takiego ostatniego oświadczenia, jeszcze chyba w sierpniu czy w lipcu, takie oświadczenie, że żaden członek Prawa i Sprawiedliwości nie będzie świadkiem w tej sprawie. No coś takiego było złożone. No to on akurat świadkiem w tej sprawie będzie. No jestem ciekaw, co akurat będzie w sądzie mówił. Termin kolejnej rozprawy sąd wyznaczył na 29 października. W wojewódzkim szpitalu w Tarnobrzegu zakończył się spór zbiorowy, który trwał od czerwca. Udało się wypracować porozumienie pomiędzy Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz dyrekcją placówki. Porozumienie pomiędzy dyrektorem szpitala a Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zostało podpisane w obecności marszałka województwa podkarpackiego w niedzielę, 7 października, w godzinach wieczornych, a więc tuż przed planowaną akcją strajkową. Dotarliśmy aż do Ministerstwa Zdrowia i tam pan minister spokojnie, rzeczowo usiadł z obiema stronami i wypracowaliśmy porozumienie, które potem zostało sfinalizowane już lokalnie, czyli w Tarnobrzegu. Porozumienie zabezpiecza nasze interesy płacowe, przynajmniej na następne 2 lata. Potem zawsze możemy usiąść i rozmawiać dalej. No, niemniej jednak dzięki temu porozumieniu i tej całej sytuacji, jakie ma miejsce na Podkarpaciu, wypracowano też ogólnopolskie porozumienie, które też będzie rzutować na nasze wynagrodzenia. Myślę, że teraz jest czas na to, aby nadeszła jakaś refleksja, przynajmniej dla osób, które zarządzają tym szpitalem i mają patrona nad tym szpitalem, ponieważ no, wydaje mi się, że niedopuszczalna jest taka sytuacja, aby do takiego ostatniego momentu czekać. Powinny zostać wypracowane jakieś mechanizmy, które by nigdy więcej do takiej sytuacji już nie dopuściły. Na trwającym blisko 15 tygodni sporze zbiorowym na pewno ucierpiał wizerunek szpitala, ale przede wszystkim pacjenci, którzy byli zmuszeni do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ościennych placówkach. Proszę Państwa, spór nie był wymierzony przeciwko pacjentom. To był spór między pracodawcą a związkami zawodowymi. No niestety, no zawsze jest tak, że jest jakaś
osoba, która ucierpi, prawda? Nie było to zupełnie zamierzone. Była to sytuacja mało komfortowa i dla personelu, i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dla pacjentów. Stałyśmy się też kartą przetargową. My, personel biały i pacjenci. Często nas wykorzystywano do różnych walk politycznych, ale ja tu chciałam zaznaczyć, że proszę Państwa, w szpitalu przy pacjencie nie ma marszałka, nie ma pana dyrektora, nie ma nawet pana ministra Szumowskiego. Jest pielęgniarka, jest lekarz, jest pani położna i pozostały personel, który jest niewidoczny, którego praca też jest niedoceniana. Choć w spór zbiorowy z dyrekcją lecznicy weszły tylko pielęgniarki i położne, pozostały personel szpitala również otrzymał podwyżki wynagrodzeń. Już 21 października wybory samorządowe. Elżbieta Miernik-Krukurka, kandydatka na prezydenta Tarnobrzega, podczas konwencji wyborczej przekonywała, by to właśnie ją i drużynę Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Tarnobrzeg obdarzyć zaufaniem. Inni chwalą Paryże lub Rzymy, imponują im wciąż miasta te, a my mimo wszystko wolimy miasto swe, miasto swe, bo Tarnobrzeg to jednak Tarnobrzeg. Co tu gadać, taki jest. Nasza radość, nasze zdrowie, nasze wieczne oczko w głowie, nasze wszystko, co chcesz. Elżbieta Miernik-Krukurka, kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Tarnobrzeg, od lat związana jest z pomocą społeczną. Od 2011 roku jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu i zajmuje się najtrudniejszymi problemami tarnobrzeżan. Konwencja wyborcza, jaka miała miejsce w Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, była okazją do tego, by jeszcze raz zaprezentować ubiegającą się o urząd prezydenta Tarnobrzega. Maria Kilis-Kłodowska powiedziała kiedyś o kobietach, że muszą mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Muszą być pewne, że mają do czegoś talent. Ta kobieta wie, czego chce. Ma wizję rozwoju miasta. Rozwoju opartego nie na obietnicach, ale konkretnych działaniach. Dajmy jej szansę, by kierując naszym miastem w pełni wykorzystała swój talent, wiedzę, zaangażowanie, ale przede wszystkim najlepsze spośród wszystkich kandydatów merytoryczne przygotowanie do pełnienia funkcji włodarza miasta. Elżbieta Miernik-Krukurka mówiła do zebranych, że swoją ciężką pracą chce czynić dobro i rozwijać miasto. Nie chce poparcia żadnej partii. Odmawiam przyjęcia takiego poparcia, bo chcę, aby samorząd był wolny od polityki, aby nie było w nim, tak jak dotychczas, układów, koneksji, kolesiostwa i nepotyzmu. Wystarczy już dzielenia na lepszych i gorszych. Chcę, aby nasi mieszkańcy mogli przyjść do urzędu i załatwić sprawę zgodnie z prawem, bez żadnych poszukiwań, dojść, znajomości. Podczas konwencji wyborczej kandydatka przedstawiła swoje główne założenia programowe. Jak zaznaczyła, w kampanii nie będzie obiecywać cudów, a konkrety, z których każdy będzie mógł ją łatwo rozliczyć. To nie program złudnych, tylko i wyłącznie nadziei, wydumanych obietnic, a wyłącznie konkretny, które wypływają wprost z potrzeb mieszkańców. Mój program od programów moich rywali różni się tym, że nie ma w nim pustosłowia, nie ma zawartych banałów, takich jak między innymi, że będę wspierała dyrektorów szkół, rady osiedlowe, kulturę, młodych ludzi, sportowców i tak dalej. Bo jest to, powiem kolokwialnie, oczywista oczywistość. Te 10 punktów to niewielki procent z tego, co chcemy wspólnie dla naszego miasta zrobić. Ale to wystarczająco dużo, aby pokazać kierunek, w jakim chcemy zmierzać. Tym kierunkiem, jak sama mówi, jest uczciwe, dobrze zarządzane miasto, w którym najważniejszy jest człowiek.
Wszystkie pomysły i plany chce realizować ze swoim zespołem, składającym się z przedstawicieli różnych środowisk – sportu, kultury, oświaty, sądownictwa, medycyny, pomocy społecznej i gospodarki. Wszyscy ci kandydaci do Rady Miasta Tarnobrzega zostali podczas spotkania oficjalnie zaprezentowani. Nasz zespół to ludzie, których charakteryzuje odpowiedzialność, uczciwość, a przede wszystkim miłość do naszego miasta. Poznałam ich życiorysy, niektórzy znani mi są od wielu, wielu lat i jestem dumna i jestem szczęśliwa, że dzisiaj stanęli obok mnie. Ci ludzie to kopalnia pomysłów i sensownych rozwiązań dla naszego miasta. Liderem Komitetu Wyborczego Wspólny Tarnobrzeg w okręgu numer 1 jest Leszek Ogorzałek, w okręgu numer 2 Monika Zając, w okręgu numer 3 jedynką na liście jest Elżbieta Miernik-Krukurka, z kolei w okręgu numer 4 Waldemar Szwedo. Ekologia, spółki i Smart City dla Tarnobrzega to kolejne punkty programu ubiegającej się o urząd prezydenta miasta Bożeny Kapuściak. Omówiła je wspólnie z kandydatami do Rady Miasta podczas konferencji prasowej. Ochrona środowiska to jedno z kluczowych zagadnień w kontekście rozwoju obszarów miejskich. Każdy mieszkaniec ma prawo do oddychania czystym powietrzem i aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Jak mówi Bożena Kapuściak, to rolą samorządu jest stworzenie takich warunków. Ja jako prezydent będę podejmowała działania ograniczające emisji zanieczyszczeń przez zapewnienie wszystkim mieszkańcom dotacji na wymianę źródeł ogrzewania, na bardziej przyjazne dla środowiska, czyli ekologiczne. Ponadto zadbam o czystość i estetykę miasta. Zwiększę liczbę kwiatów, klombów, a przede wszystkim liczbę koszy ulicznych na obszarze całego miasta. Kandydatka Komitetu dla Zgody i Rozwoju Tarnobrzega chce wprowadzić specjalny program wspierający ogrody działkowe. Będę wspierała również mieszkańców naszego miasta przez sezonowe akcje wywozu odpadów zielonych oraz wielkogabarytowych. Stworzę warunki do aktywnego wypoczynku i rekreacji przez rewitalizację terenów zielonych nad Wisłą, rewitalizację terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim, rewitalizację parków, Parku Dzikowskiego, a także Lasku Blońskiego. Będę współpracować z ościennymi gminami w celu promowania trasy turystyczno-zabytkowej. Prowadząc sprawy miasta, kandydatka wraz ze swoim zespołem chce zadbać o miejskie spółki. Chcielibyśmy naszej strategii działania i w przyszłości prowadząc sprawy miasta, chcielibyśmy dbać o ten majątek spółek miejskich, który pozostał, o te spółki miejskie, gwarantować im możliwość rozwoju, gwarantować im możliwość podejmowania działań takich, które będą korzystne zarówno dla mieszkańców miasta, jak także i dla samej infrastruktury miejskiej, w tym zakresie, w którym będzie możliwość zlecania realizacji usług in-house, czyli bezprzetargowo będziemy chcieli też z takich możliwości dla spółek miejskich korzystać. Będziemy chcieli, o ile będzie to możliwe, w przypadku przynajmniej niektórych podmiotów podjąć działania celem odzyskania udziałów miasta w poszczególnych spółkach, chociażby w przypadku spółki ASO. Komitet Wyborczy Wyborców dla Zgody i Rozwoju Tarnobrzega ma też plany na inteligentne miasto Smart City, które wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Co konkretnie proponuje? To będą trzy główne obszary. Pierwszym z tych obszarów jest obszar funkcjonalności w służbie zdrowia i w kulturze, ale ten obszar będzie dotyczył właśnie e-usług, czyli tych usług, które możemy realizować za pośrednictwem internetu i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W obszarze służby zdrowia i w obszarze kultury proponujemy takie usługi jak e-rejestracja, e-dokumentacja, e-zabezpieczenie, e-bilety, e-wypożyczalnia i e-dokumenty. Przechodzimy do obszaru drugiego i to jest obszar, który dotyczy inteligentnych rozwiązań komunikacyjnych.
I w tym obszarze, proszę Państwa, proponujemy dwa rozwiązania. Pierwszy to system inteligentnego parkowania. System segunników informujących o czasie do zmiany świateł na sygnalizacjach świetlnych. Nowoczesne rozwiązania mają dotyczyć także gospodarowania odpadami. Jedną z przedstawionych przez Komitet propozycji w tym zakresie jest wprowadzenie inteligentnych pojemników na odpady, które bazują na systemie specjalnych czujników elektronicznych. Pełna relacja z konferencji prasowej poświęconej ekologii, spółkom i Smart City dostępna jest na naszej stronie internetowej. Wykorzystanie potencjału leczniczych wód siarczkowych dla rozwoju miasta. To jeden z głównych celów, jaki przyświeca Witoldowi Zychowi, kandydatowi na urząd prezydenta Tarnobrzega. Jaki ma na to pomysł i skąd weźmie na to pieniądze? O tym mówił podczas konferencji prasowej nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Jezioro i wody siarczkowe to przyszłość Tarnobrzega. Zdaniem Witolda Zycha takich atutów nie mają inne miasta. To bogactwo naturalne warto wykorzystać. Jako radny postulowałem już na początku kadencji, podpisano porozumienie z Państwowym Instytutem Geologicznym na temat właśnie wód siarczkowych. Państwowy Instytut Geologiczny wykonał opracowanie studium wykonalności, które potwierdziło występowanie wód siarczkowych. W celu ujęcia wód siarczkowych należy wykonać otwór wiertniczy o głębokości około 150 metrów. Jest to bardzo płytko, także koszty oceniania tego odwiertu to jest 350 tysięcy. Jak Państwo wiecie, podejmowałem takie próby, aby znalazły się w budżecie miasta pieniądze na ten odwiert. Nie udało się jednak wygospodarować takiej kwoty. Mimo to kandydat na prezydenta na temat wód siarczkowych i wykorzystania ich potencjału rozmawiał z wieloma osobami, m.in. geologiem profesorem Mariuszem Orionem Jędryskiem i ministrem Henrykiem Kowalczykiem. Wszyscy, jak mówi Witold Zych, pomysł oceniają pozytywnie. Skąd jednak wziąć na to pieniądze? Jak to zrobić? Z czego sfinansować? Właśnie z obligacji przychodowych. I proszę nie mylić to z obligacjami komunalnymi, które obciążają budżet. Obligacje przychodowe nie obciążają budżetu. Spłaca się to z zysków, jakie osiąga się z inwestycji. Podałem tutaj przykład Lublina, który wypuścił obligacje na 40 milionów, właśnie żeby sfinansować baseny, które tam powstały. To samo ja i mój komitet, jak chcę zrobić tutaj. Ja to potrafię, wiem jak to zrobić. Zaczniemy od jednego, dwóch basenów. Będą to baseny dostępne dla wszystkich i będziemy stopniowo to rozbudowywać. Kandydat Komitetu Nowy Tarnobrzeg ma dalekosiężne plany, które, jak sam mówi, wpłyną na poprawę wizerunku Tarnobrzega. Myślę perspektywicznie, bo nie dość, że jeżeli będziemy mieć wody, myślę też, mamy tu wspaniałą działkę w Miechocinie, też jeszcze miejską, którą tam można szpital rehabilitacyjny, tak jak w Swoszowicach zrobić, który leczy właśnie dzięki wodom siarczkowym, to jest szpital rehabilitacyjny. To są konkretne plany. Jeżeli nasza woda będzie zbadana i będzie miała parametry, też możemy zrobić wodę siarczkową, jak w innych miejscach uzdrowiskowych. Chcę też tutaj, jeden z moich priorytetów będzie, żeby tu ściągnąć przemysł związany właśnie czy na bazie siarki, czy też z farmaceutyczny, czy kosmetyczny. Te wody siarczkowe w połączeniu z jeziorem to będzie element, który nas wyróżnia w całej Polsce. Ponownie będzie się o Tarnobrzegu dobrze mówiło, bo sami wiemy, że każdy pamięta miejsce, gdzie się przyjeżdża po zdrowie, jak wszystkie miejsca uzdrowiskowe. To samo będzie z Tarnobrzegiem. Myślę, że mamy podziemne, niewątpliwie bogactwo, które to miasto wypromowało kiedyś w sposób bardzo znaczący i to bogactwo dalej jest uśpione. Dalej możemy je wykorzystywać tylko w inny sposób. Ten program jest bardzo ważny i gorąco namawiam do tego, żeby poprzeć go poprzez oddanie głosu w wyborach. Konferencję Witolda Zycha, kandydata Komitetu Wyborczego Nowy Tarnobrzeg, w całości można oglądać na stronie internetowej www.tvl.tarnobrzeg.pl. Dariusz Bożek, ubiegający się o urząd prezydenta Tarnobrzega, zaprosił tarnobrzeskich przedsiębiorców, reprezentujących różne profile działalności, do rozmów. Spotkanie było okazją do poznania ich oczekiwań i problemów, z którymi muszą radzić sobie na co dzień.
Kandydat Komitetu Wyborczego Razem dla Tarnobrzega ma pomysł na wspieranie i promowanie tarnobrzeskiego środowiska biznesowego, przedsiębiorców, którzy wspierają rozwój miasta. Chce jednak, by wszystkie te rozwiązania służyły przede wszystkim samym zainteresowanym, dlatego zaprosił ich na konsultacje. Zależało mi na tym, żeby spotkać się z tymi osobami, które tworzą rynek pracy w Tarnobrzegu. Wiem, że mają wiele oczekiwań, wiem, że mają wiele problemów. Wiem również, że będą na pewno sygnalizować to, na czym im zależy, jeżeli chodzi o współpracę, bo przede wszystkim zależy nam na współpracy miasto-przedsiębiorcy. To spotkanie dzisiaj jest przewidziane właśnie po to, między innymi po to. Przedsiębiorcy przyszli na spotkanie z konkretnymi oczekiwaniami, ale i pomysłami. Ich zdaniem sporo można zrobić, działając wspólnie. Wspólnie można dużo, a tak pojedynczo ciężko jest nawet do jakichś przetargów jakby startować, a wydaje mi się, że w grupie siła i pokazywać, że jesteśmy otwarci i chcemy razem współpracować, w końcu ma Tarnobrzeg nas łączyć. Myślę, że potrzebny jest taki lider, który razem połączy to wszystko, bo każdy jest tak niby chce, a boi się konkurencji, a jak będzie na przykład taka osoba, która połączy nas wszystkich, wydaje mi się, że wtedy można wiele. Na pewno idea stworzenia jakiegoś właśnie jakiejś sieci powiązań biznesowych tutaj wewnątrz miasta, na pewno wielu z nas pomoże nawiązać właśnie nowe jakieś kontakty, nowe, nie wiem, kanały dystrybucji swoich produktów. Jak mówił obecny na spotkaniu Rafał Różkiewicz z manufaktury Browar Tarnobrzeg, przedsiębiorcy, również ci początkujący, muszą zmagać się z różnymi problemami. To są głównie problemy, można powiedzieć, dwojakiego rodzaju. Na pewno natury procesowania różnego rodzaju pozwoleń, dokumentów, a drugi problem to jest chyba taki, z którym zmagają się wszyscy startujący przedsiębiorcy, czyli problemy finansowania. Z tego krótkiego bardzo doświadczenia, które w tej chwili mamy, to największym wsparciem de facto, jakie miasto nam może dać, to jest nie stawianie żadnych przeszkód, nie rzucanie kłód pod nogi, a każda dodatkowa pomoc, jakiekolwiek wsparcie, to będzie już, nie wiem, wartość dodana i 150% normy. Jak przystało na forum, nie mogło zabraknąć dyskusji i wymiany doświadczeń. Przedsiębiorcy chętnie dzielili się spostrzeżeniami związanymi z biznesem. Dariusz Bożek przedstawił im także swój pomysł na współpracę. Zależy mi na tym, żeby przy prezydencie miasta Tarnobrzega powołać taki zespół doradczy, społeczny zespół doradczy. Zależy mi na tym, żeby to było faktycznie ciało społeczne, żeby to było ciało złożone z tarnobrzeskich przedsiębiorców, bo wydaje mi się, że prezydent miasta Tarnobrzega powinien z tej strony również mieć informacje, jakie są szanse, jakie są bariery rozwoju chociażby biznesu, przedsiębiorczości tarnobrzeskiej, w którym kierunku należałoby pójść. Tego, mnie się przynajmniej wydaje, władza niekoniecznie wie. Ale myślę, że warto zapytać dokładnie tych, od których bardzo wiele zależy. Spotkanie uatrakcyjnił wykład Bożeny Andrychowicz na temat psychologii w biznesie. W Tarnobrzeskim Domu Kultury przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opowiadali o rządowym programie Czyste Powietrze. Dzięki temu mieszkańcy miasta dowiedzieli się, jak ubiegać się o dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów, na paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Zaprosiliśmy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ponieważ środki rządowe będą dysponowane w ramach właśnie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w naszym przypadku. I jest to spotkanie informacyjne poświęcone właśnie, w jaki sposób będzie można pozyskać środki, żeby przedstawić program, na jakich warunkach będzie można pozyskać dofinansowanie. Jest to program rządowy rozłożony na wiele lat, tak więc jest to pierwsze spotkanie informacyjne. Będziemy chcieli dotrzeć z tą informacją do mieszkańców, ponieważ na osiedlach, szczególnie podmiejskich, kiedy spotykałem się z mieszkańcami, często padały takie głosy, wymiana kotła węglowego, jest to kilkanaście tysięcy złotych z instalacją. Już nie chcę wspominać o kosztach termomodernizacji, więc to są poważne środki, z których będzie można w najbliższych latach skorzystać. Jeszcze raz zachęcam mieszkańców do korzystania z tych środków, bo na pewno warto. Myślę, że każdy, kto chciałby się podjąć termomodernizacji, wymiany kotła ze środków własnych, musi włożyć bardzo duże pieniądze, a tutaj mamy pomoc rządową.
Program przewiduje 103 miliardy złotych do wykorzystania do 2029 roku na wymianę lub zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Jeżeli koszty realizacji inwestycji przekroczą tę kwotę, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tysięcy złotych. Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, liczonego zgodnie z tą tabelą. Co zrobić, żeby skorzystać z takiej szansy? Trzeba złożyć wniosek. Wnioski są do pobrania na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Tam jest zakładka portal beneficjenta. Musimy, aby ten wniosek pobrać, musimy się zalogować. Więc pełna procedura, instrukcja postępowania jest na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Proszę się zapoznać z informacjami tam dostępnymi, zalogować się, możemy wtedy pobrać wniosek. Wniosek wypełniamy, przesyłam do Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie, który będzie wdrażał te wszystkie wnioski. Nie ma kolejności zgłoszeń. Każda osoba przez następne około 11 lat będzie mogła złożyć taki wniosek. Program trwa, tak jak powiedziałem, 11 lat, więc jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku składamy wniosek, to za 5 lat składamy wniosek. Kto złoży wniosek, powinien wniosek być rozpatrzony. Wszystkie prace objęte umową powinny zakończyć się do 30 czerwca 2029 roku. W Tarnobrzegu znów pojawiły się próby oszustw. Tym razem to fałszywy pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych próbuje naciągać mieszkańców. Funkcjonariusze apelują o ostrożność. Oszuści posługują się coraz nowszymi metodami. Modyfikują je, by w łatwy i szybki sposób pozyskać pieniądze. Szczególnie wykorzystują ufność ludzi starszych. Jest metoda na wnuczka, która pierwsza tak naprawdę powstała i później zostały one modyfikowane, które były na policjanta czy na pracownika jakiegoś urzędnika. Coraz częściej oszuści wykorzystują nowe metody, modyfikują je, wykorzystując zawody publicznego zaufania. Są to metody na sędziego, prokuratora, agenta centralnego biura. W każdym przypadku oszuści stosują podobny schemat działania. Taki oszust wyszukuje osoby z książki telefonicznej, czy to jeszcze w formie papierowej, czy też elektronicznej, i sugeruje się imieniem, nazwiskiem po to, że wyszukuje takiego imienia, które może świadczyć o sędziwym wieku takiej osoby. Drodzy Państwo, następnie o taki proceder oszustwa dzieje się zazwyczaj w godzinach rannych i dopołudniowych. Skąd się to bierze? Ano stąd wiadomo, że taka osoba starsza ma utrudniony kontakt z domownikami, ponieważ zazwyczaj ich nie ma w domu. Są gdzieś poza, na zakupach, w miejscach pracy. W ostatnich dniach pojawiły się sygnały o próbach wyłudzenia na pracownika ZUS. Przedstawiciele placówki, jak i policja ostrzegają. Szczególnie uczulamy tutaj emerytów, rencistów, gdy dojdzie do kontaktu, ZUS nigdy nie żąda przez telefon danych identyfikacyjnych dotyczących dowodu osobistego danej osoby, a także nie żąda podania numerów rachunków bankowych. Wszelkie sprawy związane z numeracją rachunku, zmianą rachunku bankowego można złożyć w formie papierowej w każdej jednostce tej od ZUS. Wszelka zmiana rachunku jest także potwierdzana w formie pisma adresowanego do świadczeniobiorcy, czy to w sprawach zasiłków, czy to rent i emerytur. Jeśli odbieramy jakikolwiek telefon, nigdy nie wierzmy do końca, że jest to prawda, że rozmawiamy z policjantem, czy z wnuczkiem, czy z synem. Udajmy się najlepiej, jeśli jesteśmy sami w miejscu zamieszkania, do najbliższego sąsiada. Poinformujmy go, że rozmawiamy z kimś takim i ewentualnie ten sąsiad zadzwoni na policję, ewentualnie na numer alarmowy 112, informując, że jest taka sytuacja i wtedy być może zapobiegniemy. Pomocne w tym są również informacyjno-edukacyjne spotkania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Tarnobrzegu na takie zaprasza seniorów już 26 października w ramach Dnia Seniora. Tutaj zarówno na sali obsługi klienta, jak i w domu pobytu dziennego będziemy prowadzić rozmowy właśnie z seniorami na temat metod wyłudzenia,
sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach, także będziemy szkolić w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych, także będziemy przedstawiać ofertę dla seniorów kierowaną z jednostek kół PSERI oraz wszelkie koła zainteresowań, które mogą zainteresować grupy senioralne. Tutaj szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo seniorów i w życiu społecznym. W minioną niedzielę mieszkańcy Tarnobrzega mogli głosować na projekty złożone w ramach budżetu obywatelskiego. Które inwestycje na poszczególnych osiedlach zdobyły najwięcej głosów, a tym samym możemy oczekiwać ich realizacji w 2019 roku? Mieszkańcy miasta mogli głosować na projekty, które zrealizowane zostaną w ramach budżetu 2019 na osiedlach Serbinów, Siarkowiec i Wielopole. W pozostałych osiedlach nie przeprowadzono głosowania, ponieważ dla tych osiedli zgłoszone zostały tylko pojedyncze projekty, które automatycznie wchodzą do budżetu miasta Tarnobrzega na 2019 rok. W niedzielę przed południem zajrzeliśmy z kamerą do siedzib przeprowadzenia głosowania dla osiedli Serbinów i Wielopole. Jak wyglądała frekwencja na tym drugim? Frekwencja jak na tą godzinę to jest przekroczone pół metek, jest około 150 osób oddało głos. Około 10 dzieci, także jest w tej chwili gdzieś około 160 głosów. Frekwencja uważam, że jest jak dotychczas dobra, można powiedzieć. Zwykle było w tych głosowaniach ponad 200 osób, liczę, że w tym roku przekroczy 200 osób. Zapytane przez nas osoby biorące udział w głosowaniu przyznawały, że konieczne ich zdaniem jest zrealizowanie projektu zgłoszonego przez przewodniczącego osiedla Wielopole, który dotyczył utworzenia miejsca do rekreacji i wypoczynku na terenie między blokami Dekutowskiego 12 a 14. Tam były takie fajne projekty dla siłownia, szachy, jeszcze ławeczki, monitoring, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. I uważa pani, że to się przyda po prostu wszystkim. Oczywiście, oczywiście. Ja mieszkam niedaleko, wyszłam z taką inicjatywą, jaką zaproponował nam przewodniczący. Co to jest za inicjatywa i czy jest potrzebna? Potrzebna dla nas seniorów i to bardzo. To są rekreacyjne tereny między blokami, parę huśtawek i ławeczek, o takiej rzeczy. Jak już powstanie, będzie pani korzystać? Będę. Jak się okazało, ten projekt otrzymał 213 głosów i to on zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Na Serbinowie decyzją 53 osób wygrał projekt dotyczący budowy integracyjnego placu osiedlowego. Zwycięski na osiedlu Siarkowiec okazał się pomysł rozbudowy placu zabaw przy blokach numer 4 i 6 na ulicy Kopernika. Projekt ten otrzymał 148 głosów. Tarnobrzescy seniorzy będą mieli kolejne miejsce, gdzie będą mogli działać, bawić się i wspólnie spędzać czas. Władze Tarnobrzega przekazały im pomieszczenia, w których będzie działał klub Seniora Plus. Pomieszczenia te mieszczą się na piętrze jednej z kamienic tuż przy placu Bartosza Głowackiego. Trzeba je oczywiście zaadaptować, na co władze miasta chcą pozyskać środki. To są pomieszczenia, na które możemy już składać wniosek w listopadzie. To jest kwota 150 tysięcy złotych. 125 tysięcy, proszę Państwa, z tej kwoty będzie mogła być przeznaczona na renowację, na adaptację tych pomieszczeń zgodnie z Państwa życzeniami. Planuję w ramach tej kwoty przede wszystkim z drugą łazienkę. Jakby doposażyć, prawda, bo tam nie ma. Obok łazienki, obok takiego małego aneksu kuchennego, tam będzie taka duża kuchnia dla Państwa specjalnie, żebyście sobie mogli przygotować kawę, herbatę. Dosyć duże to pomieszczenie będzie. 25 tysięcy, proszę Państwa, z tych 150 to już jest na wyposażenie, czyli na zakup takich potrzebnych Wam tutaj urządzeń. Łączna powierzchnia lokalu, który będą mieli do dyspozycji aktywni, energiczni i pełni chęci do działania seniorzy, to ponad 240 metrów kwadratowych. Spora grupa przyszła, by je zobaczyć. Czy spełniają ich oczekiwania? U nas w Tarnobrzegu jeszcze takiego pomieszczenia i takiego lokum dla seniorów nie było, takiego klubu, prawda? Więc to będzie naprawdę wielka sprawa i wszyscy się bardzo z tego cieszymy. Będziemy mogli się spotykać, będziemy mogli sobie, ja wiem, usiąść spokojnie, przedyskutować coś, a nawet i potańczyć, bo to seniorzy bardzo lubią. Lokalizacja jest wspaniała, bo w centrum każdy ma jakiś tak blisko do tego, prawda?
Z nowego miejsca cieszy się również Wiesław Lichota, przewodniczący Rady Seniorów w Tarnobrzegu. Jak mówi, najpierw trzeba będzie jednak te pomieszczenia jakoś zagospodarować. Takie miejsce się przyda i dla ludzi, seniorów, którzy mogą chodzić, bo jest to piętro, to są pomieszczenia w porządku. A przede wszystkim trzeba określić, jakim formom zajęć mają służyć. Będę na pewno jednym z inicjatorów zebrać tych ludzi na roboczo, szablon programu stworzyć, co tam ma być, do czego mogą te pomieszczenia być wykorzystane. Natomiast tu jest nadzieja, że życie w rynku będzie tętnić tak jak tętni w administracji spółdzielni mieszkaniowej, w budynku spółdzielni mieszkaniowej, w tych domach dziennego pobytu. W najbliższym czasie seniorzy mogą liczyć jeszcze na inne formy wsparcia, między innymi program Podkarpacki e-Senior. To jest program, który obejmuje grupę 50 seniorów. Warunek jest jeden. Ukończony 65 rok życia i ogromna chęć nauczenia się na laptopie, na komputerze, więc w ramach tego programu będzie możliwe dowóz uczestników na dane miejsce. Po stronie gminy, po naszej stronie będzie tylko konieczność zabezpieczenia lokalu, ale już mamy pomysł na to, że to zapraszamy albo do Urzędu Miasta Tarnobrzega, albo również do jakiejś szkoły, bo Państwo otrzymacie laptopy, komputery i tam instruktora, animatora, no i oczywiście jakiś catering, poczęstunek. Po takich spotkań będzie 14 raz w tygodniu. Nabór do programu ruszy w listopadzie. Liga Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu świętowała 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji członkowie i sympatycy organizacji symbolicznie posadzili 40 drzew na terenie Parku Dzikowskiego. Odsłonili również pamiątkowy kamień. 40 lat to piękny jubileusz. W ostatnich latach swojej działalności Liga Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu, mimo wielu zadań i obowiązków, największy nacisk kładła jednak na ekologiczną edukację dzieci i młodzieży. Główny cel praktycznie w ostatnich latach skupialiśmy się na zagadnieniu edukacji ekologicznej w różnych formach, różnych konkursach plastycznych, konkurs piosenki ekologicznej, fotograficzny, taka inicjatywa Szukamy Dzikich Wysypisk, i to były takie główne zadania, które realizował Zarząd Okręgu Ligi w Tarnobrzegu. Członkowie Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu jubileusz 40-lecia świętują przez cały mijający rok. Sadzenie drzew, dębów, klonów i lip to nie pierwsza inicjatywa podkreślająca wyjątkowość tej rocznicy. Będziemy się starać, żeby rosły, a praktycznie nasadzenia robiła specjalistyczna firma, także myślę, mam nadzieję, że powinny rosnąć. Kilka drzew symbolicznie wsadzili zaproszeni przez członków Ligi Ochrony Przyrody goście oraz sami przedstawiciele organizacji. Dzisiaj miały Panie okazję posadzić własne drzewo. Zgadza się? Zgadza się. Posadziliśmy przepiękne drzewa i jest tu przepiękny będzie gaik, gdzie będą przychodzić odpoczywać ludzie. Trudno się sadziło? No to było takie, dla mnie kobiety było takie troszkę trudne, no ale daliśmy radę, koledzy pomagali, no i daliśmy radę i co? No i przyjdziemy tu odpoczywać i popatrzymy na te dęby za ileś lat, przyjdziemy z wnukami, no i będzie pięknie. To już drugi dąb w moim życiu, więc tamten jest taki malutki, a ten już jest trochę wyższy. Myślę, że to jest bardzo sympatyczna, dobra inicjatywa, że sadzimy dęby, że sadzimy drzewa, że w Tarnobrzegu jest zielono, będzie zielono i mam nadzieję, że cały czas te płuca nasze zielone będą żyły, będą też tętniły życie. Bardzo miła, bardzo sympatyczna inicjatywa. Gratuluję zarządowi i oby takich inicjatyw więcej. Przy posadzonych drzewach odsłonięto także kamień, który upamiętnia nie tylko 40-lecie Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu, ale także przypadającą w tym roku 90. rocznicę powstania Ligi Ochrony Przyrody w Polsce. Na kamieniu widnieją słowa Władysława Szafera, polskiego botanika, wieloletniego dyrektora Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórcy polskich parków narodowych. Kulminacyjnym punktem obchodów 40-lecia istnienia Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu będzie konferencja na temat jej historii. Odbędzie się ona 16 listopada.
Warsztaty terapii zajęciowej oraz ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy przy Alei Niepodległości w Tarnobrzegu wciąż potrzebują pieniędzy na budowę drugiej klatki schodowej. Nie chcą, by ich działalność została zawieszona i sami zabiegają o każde wsparcie. Tym razem zaprosili na piknik charytatywny. Budowa drugiej klatki schodowej to wymóg przepisów przeciwpożarowych. Jej brak może być przyczyną zamknięcia obu placówek mieszczących się w budynku Tarnobrzeskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Warsztaty i ośrodek już od kilku lat próbują zebrać potrzebne 160 tysięcy złotych, jednak wciąż brakuje pieniędzy. Charytatywny piknik był okazją do tego, by jeszcze raz głośno o tym powiedzieć. Chcieliśmy zrobić ten piknik, żeby jednak mieszkańcy Tarnobrzega też zobaczyli, że po prostu no, jesteśmy w potrzebie. Chociaż cały czas się staramy, ale dzisiaj to już tak wyjątkowo, ponieważ jutro mamy kontrol i być może, że będą zmuszeni do zamknięcia naszych placówek, ponieważ no, niestety nie wykonaliśmy polecenia. Miasto po prostu pomimo chęci nie mogło nam pomóc, bo to są przepisy, a budynek jest stowarzyszenia. W stowarzyszeniu miasto nie może pomóc. Może najwyżej merytorycznie nas wspierać, tak jak do tej pory po prostu robi, może po prostu szukać jakichś sposobów, ale nie może nam po prostu pomóc finansowo. Dlatego po prostu wszystko robimy, żeby te pieniążki zdobyć po prostu z zewnątrz. Problemy finansowe i wiszące nad placówkami widmo zawieszenia ich działalności szczególnie niepokoi rodziców dzieci, które uczęszczają tu na zajęcia. Jestem mamą dziecka Michałka, który uczęszcza do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego tutaj. Michał już od 2003 roku tutaj jest. Bardzo mu się podoba, jest to drugi dom dla niego i no, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej placówki. Bardzo byłoby szkoda, gdyby z powodów finansowych czy braku klatki był zamknięty ten ośrodek, ponieważ no, jest to dla naszego dziecka po prostu no, przyszłość. Jest to drugi dom, jest to szkoła i no, nie wyobrażam sobie, żeby to się miało zmienić. Dlatego też i rodzice włączyli się w organizację charytatywnego pikniku, podczas którego za symboliczną opłatą można było skosztować domowych wypieków, smakołyków z grilla, a także nabyć oryginalne wykonane m.in. przez uczestników warsztatów dzieła rękodzielnicze. Czas wszystkim uczestnikom zabawy umilały występy artystyczne, w tym również w wykonaniu przedszkolaków. Podczas pikniku udało się zebrać w sumie ponad 1800 zł. Potrzeba jeszcze sporo, dlatego stowarzyszenie prosi o wsparcie, nie tylko finansowe, ale i materiałowe czy wykonawcze. 25. urodziny świętowała Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego. Jubileusz był okazją do podsumowania działalności spółki podczas uroczystego spotkania, jakie miało miejsce w Zamku Dzikowskim. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego powstała w 1993 roku po to, by wspierać rozwój gospodarczy regionu, przedsiębiorców i pomagać im w rozwijaniu własnych firm czy podejmowaniu strategicznych działań. Start był w 1993 roku. Wiecie Państwo, wtedy była trudna sytuacja społeczna, można powiedzieć. Siarkopol przeżywał problemy, okoliczne zakłady, WSK Mielec przeżywała potężne problemy i właśnie w takich okolicznościach powstała Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego. Miało to miejsce w czasie pierwszej kadencji prezydenta Tarnobrzega Stanisława Żwiruka, zarazem pierwszego przewodniczącego Rady Nadzorczej Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To była taka inicjatywa samorządowo-wojewódzka. Ja tylko podam, jakie trudności były na takim jednym przykładzie, kiedy próbowaliśmy założyć spółkę i szukaliśmy notariusza, to jedynie znaleźliśmy, który się odważyła, pani Halina Chojnacka, spisać akt notarialny spółki. To były takie pionierskie czasy, kiedy wszyscy wszystkiego się uczyli. No oczywiście, na pewno popełniliśmy wiele błędów różne. Niektóre inicjatywy się nie udały, nie wyszły, ale myślę, że to wszystko jednak było celowe, pozytywne, jeżeli
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego przeżyła już 25 lat. W czasie 25-letniej działalności agencja zrealizowała 20 projektów, w tym 12 dotacyjnych. Udzieliła 522 dotacji oraz 140 pożyczek na blisko 8 milionów złotych. Przez ten czas zajmowała się również usługami informacyjnymi, szkoleniami i doradztwem. Obecnie spółka realizuje 3 większe projekty związane z rozwojem działalności gospodarczej i kursami zawodowymi. Co planuje na najbliższe lata? Kierunek dalszy to jest oczywiście współpraca większa z biznesem, z lokalnymi przedsiębiorcami, z Agencją Rozwoju Przemysłu, ale też współpraca z ośrodkami naukowymi z Rzeszowa, z Tarnobrzega, ale także również z lokalnym biznesem. Jubileuszowe spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele władz miasta, samorządu województwa, reprezentanci firm, uczelni oraz byli i obecni pracownicy spółki, było okazją do składania gratulacji, podziękowań i życzeń. To duma, że mamy Tarnobrzeską Agencję Rozwoju w Tarnobrzegu. Tak jak uważam, że Zamek Tarnowskich jest sercem Tarnobrzega, tak Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego jest motorem. Życzę Panie Prezesie, żeby ten motor przez następne 25 i kolejnych jeszcze lat pracował szybciej, mocniej, głośniej. Serdecznie gratulacje. Dzisiaj miasto i agencja muszą ze sobą istnieć. Na szczęście muszą być blisko siebie. I proszę Państwa, bez tego nie ma możliwości funkcjonowania rozwoju przemysłu, rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju małych, średnich, być może i dużych firm w Tarnobrzegu. Tego sobie chyba wszyscy życzymy na tej sali i do tego dążymy. Jak przystało na urodziny, nie mogło zabraknąć drobnych upominków i poczęstunku. 100 lip. Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości posadzili mieszkańcy Alfredówki. Z łopatą w ręku towarzyszyli im burmistrz Nowej Dęby, sołtys, a także radni. W roku, w którym przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, mieszkańcy całego kraju przygotowują szereg inicjatyw, które w sposób symboliczny podkreślą tę wyjątkową rocznicę. Mieszkańcy Alfredówki również włączyli się w te obchody, sadząc drzewa. Skąd taki pomysł, żeby to właśnie w ten sposób uczcić tę rocznicę? Bo nasza wieś słynie też, jest bardzo dużo pszczelarzy, a jak wiadomo lipa jest miododajnym drzewem, więc też był taki pomysł, że to właśnie lipy. Pomysł padł na Alfredówkę, kiedy marszałek województwa podkarpackiego ogłosił akcję sadzenia 100 miododajnych drzew na stulecie niepodległości Polski. To jest akcja organizowana przez marszałka i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasza miejscowość też miała swoich ludzi, którzy kiedyś walczyli o tę niepodległość i w ten sposób najprawdopodobniej sadząc to drzewko przypomnimy mieszkańcom naszej miejscowości, sąsiednich miejscowości, że myśmy też mieli jakiś udział, nasza społeczność miała udział. Z drugiej strony jest to też piękna idea, z drugiej strony, bo to są połączone dwie. Setna rocznica uzyskania niepodległości i z drugiej strony Związek Pszczelarski też po prostu wnosi swój wkład w to, bo sadzimy drzewa, które będą dawać miód. Kiedyś to są lipy. Lipy zostały posadzone naprzeciwko szkoły podstawowej w Alfredówce, a rozciągają się od boiska sportowego w kierunku cmentarza na odcinku około 600 metrów. To jest kwestia miejsca, nieprzypadkowa, bo znajdujemy się na krzyżu, który jest na takiej mogile wzniesieniu, upamiętniający to krzyż poległych w czasie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Więc idealnie ten zamysł upamiętnienia stulecia niepodległości Polski poprzez sadzenie miododajnych drzew wpisuje się właśnie w to miejsce, które zostało tutaj wymyślone. Wierzę, że za 30 lat mieszkańcy Alfredówki w cieniu tych drzew będą wypoczywać. Sadzenie lip, za co wdzięczni byli wszyscy uczestnicy akcji, usprawnił jeden z mieszkańców Alfredówki, przedsiębiorca, który wcześniej przygotował 100 dołków. Ponad 600 seniorów, nie tylko z powiatu tarnobrzeskiego, ale w tym roku wyjątkowo także z Mieleckiego, wzięło udział w drugiej edycji senioriady. Tę zakończyła uroczysta gala w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Pierwsza senioriada zorganizowana rok temu okazała się być strzałem w dziesiątkę. Seniorom przypadła do gustu.
senioriada jest taka bardzo fajna. Można się zaprezentować, pokazać, co się umie przez cały rok i w ogóle spotkać też z innymi zespołami i wspólnie mile spędzić czas. Takich opinii przewodniczący Rady Seniorów Wiesław Lichota słyszał o wiele więcej. Nie mógł więc poprzestać organizacji senioriady na jednej edycji. Podczas drugiej seniorzy znów chętnie brali udział m.in. w zajęciach artystycznych, tanecznych, malarskich czy sportowych. Te trwające 6 dni aktywności podsumowała uroczysta gala senioriady. Dzisiaj będzie wszystko. My podchodzimy do tego, że nie punktowanie, nie kto lepszy, kto gorszy, a każdy zespół, który zgłosił akces do uczestnictwa, otrzyma dzisiaj możliwość. Oczywiście w przeglądzie, który trwał przez 2 dni, mieli po 2, 3 jakieś tam spektakle, a dzisiaj wystąpią z jednym tylko, bo jak obliczyli, to około 5 godzin trzeba byłoby, a my chcemy zamknąć to w przeciągu 2 godzin. Do Tarnobrzeskiego Domu Kultury na te 2 godziny pełne wrażeń i emocji przybyli m.in. przyjaciele i rodziny seniorów, przedstawiciele władz miasta, a także powiatu tarnobrzeskiego. Nikt nie szczędził słów uznania dla seniorów za ich energię, uzdolnienie, a także zaangażowanie. Kolejna senioriada już w Tarnobrzegu to rzeczywiście potężne przedsięwzięcie, bo tutaj szef, pan Lichota Wiesław, który się tym zajmuje, jak widzę, stanął rzeczywiście na wysokości zadania. Obiecał, że sala również w tym roku będzie pełna i jest pełna po brzegi i myślę, że w kolejnych latach będzie tak samo. Dziś na tej gali finałowej można zobaczyć, jak wspaniale wszyscy ci seniorzy integrują się, występują, jak wspaniale potrafią występować m.in. na scenie i tego im życzymy również na przyszłość, bo tak jak mówię, bez nich świat byłby zupełnie inny, tak jak powiedziałem wcześniej w swoim przemówieniu na scenie. Teraz ta jesień życia powinna wyglądać naprawdę inaczej, powinna być wesoła. To nie tak jak kiedyś, starsze babcie, dziadkowie, to byli ludzie, którzy tylko zajmowali się wnukami, siedzieli w domu i poza tym nic ciekawego się w ich życiu nie działo. W tej chwili seniorzy żyją zupełnie inaczej, więc jeżdżą na wycieczki, integrują się, należą do różnych rodzajów klubów seniora i tak dalej. Także wszystkiego dobrego dla wszystkich seniorów w powiecie tarnobrzeskim. Szereg występów otworzył tarnobrzeski chór parafialny. Boga Rodzico, Dziewico, Dziewico, usłysz nas, Matko Boża, usłysz nas. Seniorzy nie tylko śpiewali, ale także tańczyli. Walca Wiedeńskiego zaprezentowali seniorzy z Akademii Tańca 50+, Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Podczas gali zaprezentowały się również panie ze Stowarzyszenia Akademii Seniora z Grębowa. Co dzisiaj panie na zakończeniu tutaj senioriady zaprezentujecie? No, bardzo spodobała się jury piosenka W tym małym kwiatku czerwonym i powtarzamy. A senioriada, czy fajny pomysł, czy coś byś panie poprawiły? Czy... Bardzo, bardzo fajny pomysł. Mamy gdzie pójść, mamy się gdzie rozerwać. Tak mamy i w Grębowie też i mamy i tu w Tarnobrzegu nas zaprosili. Bardzo fajnie. Nie da się ukryć, że głównym celem senioriady jest integracja osób starszych. Ta udała się bez wątpienia. Słyszałem, że zespoły będą wymieniać się występami. Jeden do drugiego będzie przyjeżdżał, żeby dla nawet wioski jakiejś czy gminy zaprezentować swój program. I to właśnie jest ta właśnie integracja. Czy będzie kolejna senioriada? To okaże się w przyszłym roku. Niemniej jednak seniorzy nie ukrywają, że już czekają na jej 3. edycję. Mieszkańcy Tarnobrzega świętowali 260. urodziny Bartosza Głowackiego. Urodzinowa impreza rozpoczęła się marszem Nordic Walking, a jej główna część miała miejsce przy pomniku racławickiego bohatera. Na pomysł, żeby hucznie obchodzić 260. urodziny Wojciecha Bartosza Głowackiego, wpadli członkowie Stowarzyszenia Plus, a do organizacji urodzinowej imprezy chętnie włączyli się przyjaciele stowarzyszenia.
pomysł zwykły. 260, może nie 250, ale okrągła jednak rocznica. Pomnik, najważniejsza postać w naszym mieście, w centrum naszego miasta. No to należy pamiętać o bohaterze, chłopskim bohaterze, który stał się również ikoną naszego miasta, stojąc tutaj w środku. Jego imię ma nasz główny plac. Więc Stowarzyszenie Plus i przyjaciele, jak wskazałem, bo wiele osób dołączyło i wielu sponsorów, postanowiliśmy zorganizować tego typu krótką uroczystość. Grupa sportowców na czele z mistrzynią Europy w maratonie w tej dyscyplinie sportowej Dorotą Rejman ruszyła sprzed dziedzińca Zamku Dzikowskiego na plac Bartosza Głowackiego. Taką wymyśliliśmy formułę, jest najbezpieczniejsza, nie każdy biega, natomiast Nordic Walking jest tak uniwersalnym sportem, że pozwala praktycznie każdemu ten spacer wykonać, zwłaszcza, że dzisiaj akurat nie, to był świąteczny spacer i nie był długi. Taka piękna pogoda, no tak z domu trzeba wyjść, a skoro jest impreza, to należy uczestniczyć, bo takie jest moje zdanie, że jeśli w mieście organizuje się jakieś imprezy, to trzeba przyjść, bo inaczej się przestanie organizować, bo tak lubimy narzekać, że nic się nie dzieje w Tarnobrzegu, ale skoro się dzieje, to ja zawsze jestem. Na placu Bartosza Głowackiego symbolicznie przepasano pomnik bohatera z Podracławic czerwoną urodzinową wstęgą. Jak przystało na urodziny, na wszystkich gości czekały suto zastawione stoły. Organizatorzy częstowali pysznymi ciastami, a także grochówką. Warto wspomnieć, że impreza miała charakter charytatywny. Dzięki pieniądzom, które udało się zebrać podczas jej trwania, zakupiono żelazko z wytwornicą pary dla Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Uczestnicy i pracownicy Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu w towarzystwie seniorów z zaprzyjaźnionych placówek świętowali Dzień Seniora. Tradycyjnie bawili się w Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień Seniora w Tarnobrzeskim Domu Dziennego Pobytu organizowany jest każdego roku, zazwyczaj w październiku. Dla seniorów tego typu spotkania odgrywają ważną rolę. Służą nie tylko wspólnej zabawie, ale także integracji. To czas, kiedy mogą porozmawiać, dzielić swoje radości i zapomnieć o troskach dnia codziennego. 1 października mieliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Osób Starszych i takim najbardziej respektowanym u nas prawem jest prawo do zabawy. Staramy się, by ta zabawa u nas była bardzo różnorodna. Do wspólnej zabawy organizatorzy tradycyjnie zaprosili seniorów z zaprzyjaźnionych domów dziennego pobytu z Mielca, Dębicy i Ropczyc. Przyjechałyśmy z Ropczyc, z dziennego domu pobytu. Kierownikiem naszym jest pani Dorota Brzoza. Jesteśmy bardzo zadowolone. Już trzeci raz przyjechałam i też jestem z Ropczyc. Jest mi bardzo przyjemnie, że się dla nas zaprosili, że myśmy tutaj przyjechali. Na spotkaniach jest świetna atmosfera, bo w sumie w jednakowym wieku towarzystwo jest miłe i często się spotykamy, nie tylko tu w Tarnobrzegu, bo i w Dębicy i u nas, do nas też zapraszamy waszych seniorów. I jest nam miło bardzo gościć tutaj. To jest kolejny sposób na połączenie, na rozmowę, na kontakt. Uczestnicy ze wszystkich domów się wzajemnie kontaktują. Często jest tak, że dzwonią do siebie, czasami się nawet odwiedzają i tutaj czekają wręcz na siebie. Są to bardzo miłe takie spotkania. Naprawdę w gronie tutaj, nie przesadzam jak powiem, w gronie rodzinnym, bo wszyscy się bardzo lubią i sympatycznie razem czują. Podopieczni Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu tworzą jedną wielką rodzinę, w której panuje wspaniała atmosfera. Można było ją poczuć również podczas tego święta. Zaproszeni goście nie szczędzili ciepłych słów i życzeń. Tworzycie taki piękny zespół. Tu jak się wchodzi do tego pomieszczenia, to od razu widać, że ta atmosfera między wami jest taka pełna przyjaźni, sympatii. Każdy się tutaj czuje wokół was, z wami bardzo dobrze. Życzę państwu przede wszystkim dobrej zabawy. Życzę tego, żebyście mieli zawsze tyle siły i tyle energii, co do tej pory. Nie tylko dzisiaj, zawsze. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Seniora. Przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie najważniejsze, ale uśmiechu, radości, przyjaźni, tej dobrej, rodzinnej atmosfery. Życzę w pierwszej kolejności naszym gościom z Mielca, Ropczyc, Dębicy, byście dobrze się dzisiaj u nas bawili i byście wyjechali naprawdę z niezapomnianymi wrażeniami. Wszystkiego dla was dobrego. Sławcie Tarnobrzeg w swoich miejscowościach na Podkarpaciu.
Z okazji tego wyjątkowego święta kierownik domu dziennego pobytu wręczył najstarszej seniorce obecnej na sali symboliczne kwiaty. Nie zabrakło poczęstunku, tańców i prezentacji artystycznych, oczywiście w wykonaniu tarnobrzeskich seniorów. Jak szybko przemija czas, piosenka odetnie starość, nawet odejmie nam lat. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na program Pytamy Wprost, a w nim rozmowy z poszczególnymi kandydatami ubiegającymi się o urząd prezydenta Tarnobrzega. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.